bardzo serdecznie. Ponownie podcast w ramach duetu Rock and Royo. Rock, witam Cię bardzo serdecznie. Cześć. D dziękuję, dziękuję. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za to świąteczne zaproszenie. Będziemy mieli atmosferę świąteczną, mam nadzieję. Tak, tak, tak. tak, tak, tak. Więc... Okoliczności są wyjątkowe, bo raz święta, na co słusznie zwrócił uwagę rok No i zawirowania wokół um, premiery cyberpunka i nie tylko. To znaczy ja oczywiście zaraz Chętnie poznam opinię, wrażenia z rozgrywki Roka. Jednak chciałbym bardziej dzisiaj pogdybać na temat przyszłości samej gry w myśl rozwoju produktu, napraw, największych bolączek. Ale tak jak mówię, zanim przejdziemy do pewnego meritum, gdzie oczywiście na pewno będziemy jakby odbijać tą piłeczkę w ramach wad i zalet, chciałbym Cię zapytać po prostu jak. Jak Ty się bawiłeś, najnowsze Dziecko Studia CD Projekt Red i przede wszystkim, bo to jest dosyć ważna sprawa, na jakiej platformie się bawiłeś? No więc tak, zacznijmy od rzeczy technicznych. Gra, grałem na PC, -cie. ja mam RTX -a 3080 i dosyć mocnego tego kompa, więc to nie mam absolutnie... identyczne, identyczne platformy widzę. To Tak dobrze. jest, tak, hmm. tak, więc to jest chyba taki bardzo dobry sprzęt, żeby w cyberpunka pograć komfortowo. I to, to, to jest pierwsza sprawa. Druga, jak się bawiłem, to jest właściwie niewłaściwe pytanie właściwie hmm. pytanie, jak się bawisz, ponieważ ja nadal A, okay. cią, ciągle, ciągle się bawię. Mam za sobą 182 godziny Pięknie. rozgrywki w tej chwili i, i nadal bawi się świetnie, właśnie zacząłem po raz Kolejny. Więc no, dla mnie to jest cudowne przeżycie. Ja o tym wielokrotnie powtarzałem. Niezależnie od tego, jaki cyberpunk by był, to gdzieś tam ta gra i w ogóle idea, która za nią stoi, jest spełnieniem moich marzeń, takich 20-paroletnich. Hmm. Więc, więc to jest zdecydowanie najlepsza gra, w jaką grałem, i pewnie przez wiele, wiele lat nie będzie takiej, która będzie w stanie z nią konkurować w jakikolwiek sposób. Więc dla mnie to jest absolutna mekka, jeżeli chodzi o grę. Ja się z tobą jak najbardziej zgadzam. Moi widzowie poznali moją opinię na podstawie dosyć przekrojowej sprawy w myśl różnych formatów, od pierwszych wrażeń po ostateczną recenzję. Gdzieś tam po drodze były wesołe streamy, bardziej merytoryczne poradniki, unboxing. Jednak mhm. nie wiem, czy masz podobnie, jakby co, to feel free, tak? Czuj się wolny mi przerywać, coś dopowiadać, bo chciałbym, żeby ta nasza rozmowa miała taką strukturę trochę otwartą, bo temat, temat jest wraży, mówiąc delikatnie. Słuchaj, ja mam świadomość zawirowań, jakby wokół tytułu, na czele z fatalnym stanem technicznym gry na konsole starej generacji. Mam też świadomość, jakby wymienionego Niepotrzebnego dodatkowego, jakby, rynku zbytu, gdzie chytry traci dwa razy. Jak nie pieniądze, to pijar, prawda? Mm -hmm. Mam też Jasne. świadomość, że w pewnym momencie marketing troszeczkę wyprzedził produkt zasadniczy, bo wiesz, gdzie sprzedawane było wszystko ze skarpetkami na czele zamiast tego produktu zasadniczego, którego mm -hmm. przekładanie, jakby, premiery dolewało tej oliwy do ognia, o czym rozmawialiśmy sobie nieraz w ramach naszego wspólnego cyklu. Wiesz, I finalnie wreszcie mam wrażenie. E, 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 w, wreszcie mam świadomość, że od najbardziej oczekiwanej gry w historii dużo się oczekuje, czasem być może nawet troszeczkę za dużo i gdy ta przehajpowana mm, bańka wreszcie pęka, no rykoszetem jakby obrywają wszyscy, myśmy to przewidywali to było do przewidzenia mm -hmm. że, że użyję takiego brzydkiego e, 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 powtórzenia zawiedzione nadzieje plejada bagów, wreszcie pozwy i zwroty o tym też można rozmawiać ale patrzę, rok. My, jako erpegowcy, wieloletni gracze, którzy mają potężną skalę porównawczą, gdy jednak skupimy się na samej grze i ocenimy ją pod kątem gatunku, jaki reprezentuje, ja uważam, że otrzymaliśmy jedną z najlepszych, fabularnych gier w historii branży. I powiedzmy, nie trzy, szczęśliwie ponownie polską, bo umówmy się, sztos totalny dla mnie, czyli charakter tej relacji między nami a Johnem Silverhandem, to jest raz coś, co uważam, że powinno być rychle ze zekranizowane. Mm -hmm. Bo to tak, jest tak. coś niesamowitego. Popatrz, mamy Geralta, zanim jest jakieś backstory niesamowite, zawi nie ma specjalnego tego backstory, tak? Mamy jakby ten Aha. motyw pochodzenia i to jest tyle. Ale patrz, tutaj z postaci, którą możemy sobie kreować w myśl wizerunku, to jest, trąci takim klasycznym rpg trochę MMO, że tu sobie zmieniamy tatuaże i tak dalej. A oni tchnęli w postać jakby trochę randomową, Aha. postać o nieprawdopodobnie skomplikowanej psychice, w odniesieniu do tego, co tego głównego bohatera spotkało, żeby nie spoilerując, wybacz, że mówię tak ogólnie. Uh -huh. um, I ta relacja z Silverheadem to jest tak absolutne mistrzostwo świata pod kątem narracji ze strony Kianu Reevesa, a tych naszych dylematów moralnych różnej maści. Um, wybacz, takie wtrącenie. Czy kojarzysz serial uh, Expense? Oczywiście, że tak. Tak, jak najbardziej. Jeśli, jak najbardziej. O, już wiem, do czego nawiązujesz. Dokładnie tak. tak. dokładnie tak. To jest pierwsze, co mi przyszło na myśl. Jeśli nie oglądaliście tego serialu, lubicie Sil Silverhanda, Johnnego i ogólnie cyberpunka, koniecznie zobaczcie ten serial. Ja wiem, że tu mamy uniwersum cyberpunka, tu mamy science fiction, kosmos i tak dalej. Trochę Mass Effect, bo dla mnie Mass Expense to zawsze był taki mocny Mass Effect, ale mhm. nie o tym będziemy mówić. Tam Pojawia się pewna postać, detektyw Miller. E, I przeanalizujcie sobie, doświadczcie, sprawdźcie sobie tą relację na linii główny bohater serialu, mm. a detektyw Miller. To było moje pierwsze skojarzenie, jeśli chodzi o relację V a Silverhand. Czy nie uważasz, że to jest taka gra, której można sporo wybaczyć od strony opakowania, mm -hmm. przez to, że tą zawartość ma. Bezbłędną w myśl tego, co yy, gra RPG posiadać powinna by być grą zapamiętaną, w odniesieniu do tego, że wiesz, po czym poznać naprawdę grę wyjątkową, wybitną, że długo na jej temat się rozmawia po napisach końcowych, analizując różne finały, konsekwencje wyborów, nie uważasz? No, wiele rzeczy uważam, to, to że żeś się teraz tak rozgadał, poruszyłeś wiele tematów, widzę, że ci to siedzi w głowie i wywołuje sporo refleksji. Trochę tak. postaram się Postaram się odnieść po kolei do tych rzeczy, o których, o których mówiłeś. Po pierwsze wspomniałeś o tych rzeczach związanych z technikaliami, zwłaszcza na konsoli starej generacji i, i o tym, że, że chytry dwa razy traci, tak? To, 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 dokładnie ci się zacytowałem. Ja wiem, tam jest dużo rzeczy, które chcesz, o, o które mnie pytasz. Znaczy Postanę nie, ja, się ja jakby... cię nie pytam, ja starałem się jakby tak, wiesz, przelać te swoje takie największe tak, kwestie tak. siedzące w serduchu, a do czego się odniesiesz, to jest twoja sprawa. Mów to, ja cobie leży na do sercu. wszystkiego, Staram się odnieść do wszystkiego. To nie były pytania w twoją stronę, to było prędzej takie um, zaproszenie do, 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 do refleksji, do polemiki, wiesz okay. o co. Dobrze, dobrze. No, że właśnie nie chcę, nie chcę, bo każdy ten temat był wart przedyskutowania, nie chciałbym okay. tutaj nic stracić. Więc w kwestii, w kwestii rzeczy technicznych związanych z tym, jak ta premiera wyglądała na starej generacji, to faktycznie było tam bardzo dużo rzeczy niewłaściwych, które nie powinny się wydarzyć. I gdzieś tam jest taka... Ja dużo o tym myślałem, też prowadziłem różne rozmowy z ludźmi, którzy gdzieś tam byli trochę bliżej tego projektu, chociaż nikt tak naprawdę na 100% nie wie, co tam się wydarzyło. Z jednej strony można powiedzieć, że doszło tam... Najłagodniejsza opcja jest taka, że doszło do opóźnień, po prostu, że się nie wyrobili. Druga opcja jest taka, że tam jakby z premedytacją do, do, doszło do jakiegoś kłamstwa z chęcią sprzedania tego produktu wszędzie gdzie się tylko da. Natomiast jeżeli przyjmiemy sobie to drugie założenie, to też są takie, takie wątpliwości i takie podejrzenia, że nie do końca to zależało wszystko od Redów. To znaczy, to nie, nie do końca była ich decyzja. I, I gdzieś tam dużą rolę odegrały tu takie firmy jak Microsoft i Sony, które bardzo mocno naciskały na to, żeby jednak ta gra wy, pojawiła się na starej generacji konsol. Mhm. Mimo tego że nie była jeszcze gotowa. Nie? I że tam wszyscy wiedzieli, że to, to przeszło. Te, żeby móc wydać grę, to musi być certyfikat przyznany. Nie? Więc ktoś i z Sony, i z Microsoftu widział tę grę i doskonale wiedział, jak ona wygląda, a mimo tego chciał, żeby ona się pojawiła tam. Więc Redów można za to winić, ale jestem pewny, że nie do końca oni są głównymi sprawcami tutaj tej niedoli mi się konsolowców tak starej generacji. Tylko wybacz, że ci wejdę w słowo. Nie rozumiem troszeczkę jakby tej strategii polityki Sony i Microsoftu, gdzie raczej gra, która chociażby, jeśli chodzi o technologię w ray tracingu, jest najlepszą pokazówką, jeśli chodzi o tę technologię, co jakby same w sobie jest dowodem na to, że jednak to jest taka gra na nowe generacje. Mhm, Ta gra tak, tak. uważam, że powinna być jakby tym koniem pociągowym, Napędzającym sprzedaż nowej generacji. I nie rozumiem tutaj jakby nacisku ze strony wymienionych korporacji na to, żeby wydawać to na starą generację, bo pamiętamy, między innymi z tego powodu została ostatnia ta przesówka. Premier tak, tak, dokonana, tak, tak. żeby dopracować to na konsole starej generacji. Ja uważam, że to było całkowicie niepotrzebne, i wydaje mi się, że jak w takich sytuacjach, jeśli nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi i wina leży troszeczkę po dwóch stronach, po środku. Tak, to jest prawda. Ja wiesz, to, to, Ja zgadzam się z myślą, że ta gra w ogóle nie powinna wychodzić na konsole starej generacji. Mimo to, że projektowana była w zasadzie 8 albo nawet więcej lat temu, no to czasy się zmieniają, jakby też zmienia się to, w jaki sposób ta gra wygląda. W tym sensie, że, że nagle się okazuje, że stara generacja sobie z tym nie poradzi, no to może zapomnijmy o tej starej generacji. Jest nowa, może być siłą napędową sprzedaży tej nowej generacji ta, ta gra, więc idźmy w tę stronę. I też zastanawiam się, czemu, czemu do tego nie doszło. Ostatecznie. Wydaje mi się, że jakby. Po... Myślę, że w dużym stopniu wynika to także z tego, że, że, że nowych konsol nie ma wystarczająco dużo. Gdyby nie było problemu z dostępem do, do PS5 mm -hmm. czy Xbox Series X, to może i Microsoft i Sony byłyby bardziej skłonne ulec tej, tej, tej myśli, że wydajemy to tylko na nową generację. Ale nie mogę no, jest... tego przewidzieć, że będzie taki problem, że będzie takie, taki hype zapotrzebowanie, chociaż uważam, że powinni, bo to są specjalne sektory i działy analityków biznesowych. No tam, tam wiele rzeczy się złożyło. Na o przykład ta. to, że, że, że produkcja konsol była utrudniona ze względu na, na, na pandemiczną koronę. sytuację mhm. wcześniej. Mhm. Więc, Ale to, jest, to są długie historie. To jest, to jest coś, co już chciałbym odłożyć na bok, bo faktycznie dużo o tym rozmawiamy, natomiast chętnie przejdę do tych rzeczy, o których mówiłeś e, względem fabuły. I ta, ta relacja między Silverhandem i V i, i jest, jest, jest fenomenalna. To jest coś takiego, kiedy zderzają się dwie osobowości. W zależności, w zależności od tego, jaką ty masz wizję postaci, to one są czasami skrajnie odmienne, czasami są ma, mają podobny punkt widzenia. To, jak patrzysz na korporację, wiesz, jego punkt widzenia, Silverhand, taki trochę zacietrzewiony, taki. Mm -hmm. Buntowniczy, taki rebe i, i, I niezłomny, nie? I, mm -hmm. i ten V, który czasami się zgodzi na jego wersję rzeczywistości, czasami nie. Ciągła dyskusja między tymi postaciami, to jest świetnie zrobione. Narracja. Ja się dawno nie tak. spotkałem z tak fenomenalną narracją, bo Silverhand tak naprawdę jest narratorem tego wszystkiego. Tak, i, i wiesz, to jest tak, zawsze jest tak, kiedy, kiedy grama dwóch bohaterów, to pojawia, pojawia się pewien dysonans, bo czasami gramy Jednym, czasami gramy drugim, nie zawsze nam to pasuje. Natomiast tutaj to, to zostało tak zrobione, że ten Silverhand zawsze jest gdzieś w tle, zawsze jest obecny, a nie prze, przeszkadza to zupełnie w poznawaniu naszego głównego bohatera. Takich historii było mnóstwo. Ja sobie przypominam, z, z, oczywiście, ja nie wymienię tych wszystkich, bo bardzo hmm. często się w filmach zdarza taki format, że gdzieś tam bohater ma w głowie kogoś innego hmm. bo, 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 i, i prowadzą jakąś dyskusję. Ale przypomina mi się Titanfall 2, gdzie relacja między, między maszyną a człowiekiem była taka hmm. bardzo emocjonująca. I, tak, i, można i, było i, się, i z, w można się było wzruszyć w Titanfallu 2, to jest bardzo niedoceniona gra fabularnie. Tak jest, no i, i, i tutaj Redzi, Redzi zrobili to naprawdę wyśmienicie i to jest takie konfliktowe na poziomie dyskusji, ale bezkonfliktowe na poziomie gameplayu i Dokładnie, to jest fantastycznie zrobione. Super. I to jest, jest, jest mnóstwo fantastycznych dyskusji między, między tymi, tymi bohaterami. Jeżeli chcesz się słuchać w tę historię i trochę właśnie e, dać się pochłonąć tym refleksjom, które ta gra przynosi, to jest tam dużo takich ciekawych tematów e, filozoficznych, takich e, egzystencjonalnych, tak. które są bardzo, bardzo okej okay, zastanawiania się nad tym, w którą stronę e, świat zmierza. B bardzo przyjemne i wiesz co, nie jest to takie. Nie jest to żenujące. bo nie są takie proste prawdy, które są opowiadane po raz kolejny w ten sam sposób. Tylko to zostało ujęte bardzo ciekawie jakby scenariuszowo książkowo jakby ta gra jest fantastycznie napisana i to warto poświęcić sporo uwagi tej, tej historii i warto ją ograć w obu językach jeżeli ktoś się tak. posługuje i polskim po angielskim i angielskim, tak. i angielskim bo, bo czasami jedna wersja nad drugą przoduje w pewnych aspektach tak, fajna sprawa tak czy inaczej to chyba, chyba odpowiedziałem z, z, na wszystko co, o, co poruszyłeś z, wiem, czy z więźle z ale... nawiązką. E, nie bo znaczy zwróciłeś uwagę na ciekań. Ciekawy aspekt jakby też od strony Merytorycznej Budującej Ten świat przedstawiony Który nas wchłania, bo umówmy się, że Night City, miasto, które uważam Żyje, bardzo zręcznie Wykorzystuje wszystkie elementy Znamienne dla wykorzystanego uniwersum Od tych takich stricte Wizualnych, czyli dystopijność Troszeczkę taki cybernoir Aha. Blade Runner Wymieszany z ex machiną i ten właśnie pod kątem treści, czyli ja tam odnotowałem bardzo dużo różnych pytań, nie ujętych tak samo jak na przykład, nie wiem, w Ghost in the Shell, prawda, mm -hmm. czy, 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 czy maszyny mają uczucia, czy maszyny mają duszę, tu były podobne tematy, jednak Nadgryzane z innych stron, dodatkowo jakby wizualizowane, obrazowane troszeczkę w innej formie, to znaczy tutaj powiedzmy były bardzo dobre proporcje jeśli chodzi o um, czystą akcję, pościgi, strzelaniny, nierzadko z różnymi twistami fabularnymi i te spokojniejsze, refleksyjne właśnie etapy, gdzie często mi się bardzo podobał ten szereg misji związanych z detektywem. Tak, 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 tak. To, to jest taki może nie milczenie owiec cyberpunkowe, ale tam był taki klimat może tej początkowej szorstkości relacji, która zaowocowała taką mocną przyjaźnią. Gdy poznajemy tych bohaterów, to znaczy mam wrażenie, że w ogóle ci bohaterowie są z krwi i kości. Mhm. Oni mają tak mocno i wyraźnie jakby opisane, zobrazowane własne problemy, historie Ideę, misję. Wiesz o co chodzi? Mm -hmm. Że my naprawdę nieraz przeżywamy historię tych wszystkich ludzi. To jest y, fenomen, jeśli chodzi o zaprogramowanie y, tej imersji tworzonej przez te osoby, które nas otaczają. Y, nie mówiąc już w ogóle o y, jakby konsekwencjach naszych wyborów w ramach dylematów moralnych, które pojawiają się nawet po wielu godzinach gry. Wiesz co, to, to, to dobrze, żeś poruszył ten temat Riversa tam te rzeczy, które są najważniejsze, jeżeli chodzi o opowiadanie historii, to o nich opowiedziałeś, ja nie będę je powtarzał, natomiast wykorzystam sobie trochę tego detektywa, by dodać jeszcze jeden wątek, mianowicie romansów w grze, mm -hmm. ponieważ ten te mnie niezwykle mocno ujęły. Rivers jest postacią, która jest, stanowi fantastyczny wątek romantyczny dla, dla V w formie żeńskiej, mm -hmm. Panam jest w wersji tej, kiedy, kiedy gramy bohatera męskiego tak. I, i każdy z tych romansów jest bardzo, bardzo mocno Rozbudowane i te po... przez to, że te postacie są takie rozbudowane. W przypadku Riversa to trzeba pamiętać o tym, że on ma tak swoje podejście do pracy, które jest bardzo jasno określone. Nie? Że on próbuje w tym, tym posranym świecie być uczciwym gliniarzem. Tak. Za wszelką na tyle, cenę. Na, co... może, na tyle, no właśnie, na ile może. Na tyle, na ile pozwala mu system. Tak jest. On ma swoją rodzinę, z którą ma konflikt, ma bratanka, o którego, czy tam siostrzeńca, o którego mm -hmm. się martwi. Nie? Tak. To dotyczy jego, jego przeżyć. On ma tą farmę tej rodziny, na którą się udaje, żeby się wyciszyć, żeby się uspokoić. Jakby cała ta obudowa jego jest, jest bardzo konkretna i bardzo sensowna. W przypadku Panam mamy dokładnie tę samą historię, gdzie ona jest trochę samotniczką, ale trochę związana z tym swoim zgrupowaniem No chyba Alde Caldos nazywają. Tak. Ma, ma swoje konflikty z przywódcą tej, 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 tej grupy, nie? gdzieś tam Uczestniczymy w tym wszystkim, ma swoje momenty wyciszenia. I to jest, to jest niezwykle, jak bardzo bogato są te postacie, zbudowane jak te wątki romantyczne. i spisane one... też. Tak rozpisane. jest, tak, tak. I ile te wątki romantyczne mają, mają głębi. I przypomina mi się, jakby z, z drugiej strony są, są ludzie, którzy narzekają, że nie z każdą postacią można mieć romans, no że tak. na przykład nie można... No ale, ale... <laughs> właśnie dzięki temu, że one są... Że, że tych romansów nie ma aż tak dużo, to one mogą być znacznie głębsze. Przypominają mi się gry Bioware, gdzie w zasadzie niezależnie od, od płci ci Bohatera i od tak. jego zainteresowań seksualnych, to właściwie każdy rozmówca mógł, był gotów Cię przelecieć. Nie, jeżeli stoiś no niewłaściwą opcją. Tak, ale nie wy... Odysei, opcję i nie? mogłeś tam przelecieć wszystkich. Starych, młodych, tam, babuszkę, dziaduszka, tam, tam polecieli strasznie grubo. Ale tutaj faktycznie zwróciłeś uwagę jednak na tym, że jednak jakość, a nie ilość w myśl tego romansowania mhm. i powiem Ci szczerze, że ja nie mówię, że ja się zakochałem w Panam, tak? bo ona reprezentuje urodę, którą bardzo lubię. Chociaż wiele osób nacięło się na Judy z, z wiadomych powodów, prawda? A, tak, tak, Te, tak. Może nie będziemy zdradzać. Ale e, pierwszy pocałunek z Panem, czy potem jakieś zbliżenie mocniejsze to nazwijmy, to powiem ci, że ja się y, tam upewniałem kilka razy, czy ja pornhuba nie odpaliłem. A, to było a, tak a, dobrze, fajnie, odważnie zrobione. Wiesz, ja zawsze będę dopingował dorosłym RPG'om. I mam wrażenie, tak, że od. Y, Walhalla super, ale w stosunku do cyberpunka bardzo zachowawcza i w stosunku do Wiedźmina. Już w ogóle w Assassin's Creed od, od, od Ubisoftu jest taki Witcher One Beat troszeczkę, ale mhm. oni są z pięci takimi łańcuchami, że oni nigdy nie osiągną takiego, ta, takiego kultu. Wiesz, krwistość, brutalność, wulgarność, odwaga A. w scenach. Tak, tak, ja tak, zawsze tak. będę to propsował, szczególnie w czasach tak niszczącej różne media poprawności politycznej. Tak, to się zgadza. No, to jest wiesz, to, świetna sprawa, ja dodam, naprawdę. W przypadku Ubisoftu to jest tak, że oni, oni w ogóle mają tyle afer, które z, zachodzą w prawdziwej jakby w prawdziwym świecie, tak. że nie bardzo mogą tą seksualność do gier przenosić, będą za każdym razem podejrzani. Nie? No tak, tak. tak no, Redzi na szczęście takich problemów nie mają i mogą się oddawać jakby z pełną odpowiedzialnością w pokazywaniu tych romansów w każdym calu. Dokładnie, nie, nie tylko w, jakby na poziomie dialogów, ale też autentycznych wydarzeń. W ogóle jeżeli chodzi o Panam, tam się pojawiają nawet w tych romansach i nawet w tych, tych takich momentach, które są jakby mocno erotyczne, tam pojawiają się takie filozoficzne pytania na temat tego, w jaki sposób można odczuwać cudze, cudze emocje i cudze, cudze wrażenia w, w, w czasie seksu, nie? bo oni są tam połączeni linkiem specjalnym, dzięki czemu i bohater, i, i, ta, i Panam odczuwają dokładnie to samo w tym samym momencie. Nie? To są takie rzeczy, które. Rzeczkę motyw z człowieka Demolki i Sandrą Bullock i Sylwestra nie wiem czy pamiętasz to to kurwa nie? ma być, dawaj dupy <laughs> <laughs> rok dobra słuchaj, bo to oczywiście możemy gadać ja tu muszę niestety być brutalnym moderatorem naszej rozmowy możemy gadać godzinami, co mi się strasznie podoba, że od tylu lat niezmiennie potrafimy tak ze sobą rozmawiać o, o naszej ukochanej branży chciałbym teraz bardziej pogadać nie o teraźniejszości, a o przyszłości, wiesz, bo mi się wydaje, że oczywiście długo nie zapomnimy nie do końca trafionego startu giery, przede wszystkim w myśl tych starych generacji, ale ja, ja, ja znam Redów. Raz, że oni systematycznie będą naprawiać i naprawiają tę grę, już nawet w lutym dostaniemy kompletny temat, to Redzi też słyną z rozwoju swojej gry. Już mhm. nawet nie mówię o multi, bo za mało wiemy, żeby to sobie przeanalizować. Na pewno wrócimy do tematu rewelacji czekających na nas w cyberświecie, kiedy będziemy mieli więcej konkretów pod rozmowę. Mhm. Um, ale mówię o dodatkach. Wiesz, okay. e, ktoś mnie zapytał twój ulubiony dodatek, oprócz oczywiście dodatków do Wiedźmina 3. Ja mówię, kurde, no, StarCraft Bur Brood Wars. Mm -hmm. Bo to był pełnoprawny dodatek, to jest, to jest jeden z tych takich ostatnich dodatków przed tym tą pandemią DLC, tak? E, tak, tak, tak. Wyciechających e, ważne rzeczy, dodających przepierdoły. E, i, i, I mi się wydaje, że raz, że oczywiście Night City ma ogromny potencjał na rozbudowę, implementację ciekawych przygód, nie wiem, być może jakichś scenariuszy z, y, skupionych na innych bohaterach, prawda? Mm, Przez mm. to, że są po prostu oni zajebiście ciekawi. Także mi się wydaje, że y, Redzi będą naprawiać, naprawiać, naprawiać piarowo starać się jakby ogarnąć temat chociażby w myśl początku tego zwracania pieniędzy nawet z własnej kieszeni mają widmo trochę tych pozwów zbiorowych ale tak naprawa a potem może nie zatkanie graczy ale udobruchanie udowodnienie że się opiekujemy swoim dzieckiem w formie pełnoprawnych rozszerzeń dodatków które uważam, że będą przynajmniej tak samo ciekawe i rozbudowane jak serce z kamienia czy krew i wino. Jak uważasz? Ja, ja, ja mam. Ja mam to znaczy Reddit na pewno będą naprawiać to i robią to teraz, kiedy, kiedy rozmawiamy. Patch 1.06, który mm -hmm. wyraźnie poprawia wiele rzeczy. No, u mnie zawsze ta gra chodziła dobrze, więc jakby nie no mam właśnie. takiego punktu odniesienia. Ale, ale ludzie też raportują, że na konsolach zaczyna to coraz lepiej wyglądać, co jest dla mnie pewnym, pewną niespodzianką, bo myślałem, że na starej generacji w ogóle nie ma szans, żeby to kiedykolwiek poszło dobrze. Mm -hmm. No ale to, to jest coś, co minie i o czym ludzie zapomną. Wiesz, jeżeli żeśmy zapomnieli o fakapach związanych z, z No Man's Sky. I dzisiaj się mówi tylko dobrze o tej grze, że została rozwinięta, że się nad nią A, pracuje i że świetnie wygląda. Rok. Po, ja wiem, że po dwóch latach i Bethesda zaczęła od końca, ale powiem ci, że ja teraz sobie gram w Fallouta 76 po tych wszystkich fabularnych dodatkach, mhm. e, wastelandowym dodaniem e, ludzkich NPC-tów. To mhm. gra, gra mi się wyśmienicie. Moment tak, Sky tak. miał dramat. A mm. teraz przez wzgląd na świetną relację i kontakt z community, gracze kochają tą firmę i tą grę za rozwój, naprawy i tak dalej. Nie wiem, kingdoms.com Deliverance to była przedziurawa gra, a grało się w nią fenomenalnie mimo wszystkich elementów, wpadek natury technicznej czy optymalizacyjnej, prawda? Nie mówiąc tak. już o gotikach, bo to jest w ogóle oddzielny temat, nie? Tak, tak, no zgadza Zapadniemy się. Nie my można wybaczyć. Tak mi się wydaje, bo bra broni się tym, co jest najważniejsze w grach tego typu, właśnie fabuło. Tak jest. No to, 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 to zamyka kwestię tego, czy, czy gra będzie poprawiona, bo na pewno będzie, będzie wyglądała coraz lepiej. No i liczę na to, że te dodatki będą jeszcze ciekawsze niż niż Wiedźminie 3. I tak myślę sobie, jeżeli sprawy tych pozwów się uda jakoś na spokojnie rozwiązać i one nie dotkną firmy w sposób jakby ostateczny, albo jakiś taki nieodwracalny, no to, no to Redzi będą, myślę, że postawią sobie za punkt honoru, by te dodatki były jeszcze lepsze niż kiedykolwiek wcześniej. Tak. Byśmy, byśmy mieli powody, po pierwsze, żeby wrócić do tego świata, po drugie, żeby zobaczyć, jak fenomenalnie grę można robić. Ja trochę żałuję, że, że Cyberpunk już na tym etapie nie jest grą usługą, ale jestem przekonany, że Redzi będą dokładali tam content i będą robić robili rzeczy coraz ciekawsze, tam jakby ten świat już teraz oferuje o, fenomenalne rzeczy do robienia i nawet takie błahostki, jak jakieś takie questy poboczne, gdzie jedyna historia wynika z rozmów z fikserami i z jakichś drask znalezionych, to mm. już one oferują jakieś, jakieś wspomnienia o ciekawych postaciach albo o jakichś ciekawych wydarzeniach. Tam potencjał rozwojowy tego świata jest, jest, jest niesamowity, więc jest, no, jest, jest ogromne pole do popisu, więc liczę na to, że dostaniemy dwa fantastyczne dodatki, co najmniej, chciałbym ich więcej dostać, Mm -hmm. I, i liczę na to, że wyjdzie wiesz wersja online'owa gdzieś tam za dwa, może trzy lata, która będzie zawierała to wszystko, co tu jest, plus będzie regularnie rozbudowywana i rozwijana, bo wiesz Redzi, popatrz ile czasu oni poświęcili na to, by pracować nad Wiedźminem 3. Przecież już dzisiaj nawet dostajemy, znaczy nie teraz, że dzisiaj, ale w najbliższym czasie dostaniemy patcha nowogeneracyjnego nowo dla Wiedźmina 3, który poprawi wizualnie tę grę i cały czas ona jest, cały czas tam są nowe rzeczy, cały czas coś jest poprawiane, więc jak ktoś jest fanem Wiedźmina 3, to może w niego grać do tej pory. I liczę na to, że z cyberpunkiem będzie jeszcze ciekawiej, a potencjał rozwoju akurat tutaj jest dużo, dużo większy niż w jakiejkolwiek innej grze, jaką widziałem do tej pory. Więc Redzi mają, mają właściwie przed sobą okazję na wielką, wielką przygodę, która będzie trwała przez, przez, przez długie lata. Wiesz, tutaj pytanie, bo tak naprawdę mega dodatki doszły do Wiedźmina 3, który jest no, najlepszym mm -hmm. Wiedźminem w myśli jakby takiego wyraźnego rozwoju na linii 2-3. Pytanie, czy oni jakby będą rozwijać o dodatki Cyberpunka, czy będą tworzyć sequele Cyberpunka? No to zobaczymy, będziemy to analizować. Jedno jest pewne, e, 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 ta piaskowni trzeba ponaprawiać trochę tą piaskownicę, bo ten zajebisty piasek się trochę z niej kurwa wysypuje, nie? E, na tej zasadzie. Co nie zmienia faktu, że tak jak powiedziałeś, jest ogromny potencjał na nowe grabki, foremki, łopatki, e, żeby, żeby, żeby ten wirtualny świat. Był wykorzystany w myśl no tej potencji, tak, szeroko rozumianej. Mm -hmm. Moi drodzy, ja z rokiem o każdej części składowej gry Cyberpunk 2077 mógłbym prowadzić długie, miejmy nadzieję, dla Was ciekawe rozmowy, jednak no, jesteśmy troszeczkę ograniczeni czasem. Co nie zmienia faktu, że bardzo lubię nie wynajmować tylko po prostu z moim przyjacielem Rokiem prowadzić takie rozmowy, zwłaszcza jeśli dotyczą one sytuacji, zjawisk społecznie ważnych, mhm. czy właśnie bardzo głośnych, kontrowersyjnych, niekontrowersyjnych, o których się mówi, w różnych emocjach, ważnych gier, mi się wydaje, że pod kątem imersji. Całkowitej gra cyberpunk, mówiąc delikatnie, daje radę i, i Wam dziękuję za uwagę, a Tobie, jak zwykle, dziękuję za fantastyczną rozmowę, przy której może bardziej siebie poznajemy jako gracze. Kto wie, mam nadzieję, że Wam się to ciekawie słucha. Dziękuję Wam ślicznie, Rok. Naprawdę serdeczna tarcza. Dziękuję, dziękuję bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Papa. Hej, hej, cześć. cześć.